też ogień, proszę Państwa. I czwóreczkę poproszę. Chuligani! Proszę Państwa, konie na ogół ognia się boją i naprawdę trzeba dużo pracy, aby one się do tego ognia najpierw zbliżyły, potem w niego weszły albo przeskoczyły. Nie bójcie się Państwo, że im się coś stanie, bo to będzie tylko moment. I hop, i hop. I brawo, proszę Państwa. To jest właśnie koń kawaleryjski, oswojony z dymem, oswojony z ogniem. Głośniej muzykę i... Będziemy, słuchajcie, tym... I uwaga! I idziemy! Matador poszedł i brawo! Zuzia, uciekasz! I... Kolejny podkład tam po kolei może być. I jeszcze po jednemu. I raz, i dwa, i trzy, i cztery. Brawo, Matador! To jest dzisiaj jego wielki dzień. Trochę zadymiliśmy publiczność z tamtej strony. I uwaga, tu jeszcze Bartłomiej Kowal, pokaz z lancą, młyniec w wykonaniu Bartka. Łukasz, uważaj, nie podjeżdżaj. Czy ktoś tam coś widzi, czy już macie dymu za dużo? I jeszcze raz Bartek, młyniec, raz z prawej, z lewej i pięknie. I nad głową, i hop, i kucie z prawej, i jeszcze raz kucie od dołu, i lanca w górę. I czekamy tu jeszcze. Zaraz zobaczymy, co tu się jeszcze będzie działo, bo ja jak zwykle nie wiem, co na koniec. Bo przecież nikt mi nie powie, bo i po co, ale coś tam kombinują. Jest, biegnie Zuzia, biegnie Filip, mają coś tam, jeszcze pewnie jakiś skok i będziemy się pomału żegnać z Państwem, ale tam muzyka już może sobie w tle, 15, 14, co tam Pan sobie życzy, no nie ma nic. Może coś, czego nie było? Jeszcze 15, nie wiem, czy była. No i hop. No hop. Brawo. Teraz jest wyżej. Uwaga. Bartek. No i klaszczemy dla publiczności. Brawo, Bartek! Trzymaj się, chłopie, bo umrę na zawał. I jeszcze raz, hop, w pełnym galopie. I uwaga, uwaga, bo nadjeżdża Bartek. I jeszcze, i hop, i brawo. I proszę Państwa, czyż nie jest pięknie z naszymi chłopakami ułanami? Na chwileczkę przenieśliśmy się w tamte odległe czasy. Podziwialiśmy piękno
ułańskiego konia, munduru, ułanu. Powróciliśmy do tradycji i do historii. Uwaga, i jeszcze, oj, się złamało. Dobrze, że drewniane, słuchajcie, bo to jest specjalne takie na nasze wybryki. Proszę Państwa, ja poproszę już naszych ułanów tutaj na środek. Będziemy się z Wami żegnać, słuchajcie, kochana publiczności. Ustawiamy się tutaj do prezentacji. Jeszcze jest Bartek i nożyce na koniu. Poproszę. Tutaj ten ogień, który się jeszcze tli. Będziemy prosić strażaków później, żeby nam ten ogień tutaj ugasili, żeby wszystko było bezpiecznie. I kawalerzysta Bartek Kowal przepięknie tutaj włada szablą, stojąc na siodle. I to wszystko, słuchajcie, dla Was. Bartek Kowal w parze z Bimbrem dzisiaj przed Państwem w Ożarowie, a na co dzień szwadron kawalerii Wojska Polskiego w Warszawie. I proszę Państwa, wystąpili dla Państwa dzisiaj ochotnicza kawaleria Kowalów zborowa nad Wisłą w barwach 24 pułku łanu z Kraśnika. Plutonowy już założyciel Łukasz Kowal na koniu Osman, brawo! Kawalerzysta Leszek Piech na koniu Wicher, brawo! Kawalerzysta Kacper Kowal na koniu Matador, to ten koń, który dzisiaj debiutuje tutaj u Państwa. I nasz niezapomniany dzisiaj chyba Bartłomiej Kowal, ułan Bartek z koniem Bimber, brawa, ogromne! Było nam niezmiernie miło wystąpić dzisiaj u Państwa. Ja zapraszam jeszcze na środek wszystkich, którzy nam pomogli dzisiaj. Zuzia Kowal, Filip Piech, Krzysiek i Hubert. Wyjdźcie tutaj, słuchajcie, do zdjęcia. Kto jeszcze? Maksymilian, gdzie jest Maksymilian? Nie widzę go. Maksymilian Kowal, Zuzanna Kowal, Leszek Piech, Krzysiek Kuraciński i Hubert. Słuchajcie, to są ludzie, których trochę mniej widać, ale oni też są bardzo potrzebni. Trzeba ustawić tor, trzeba pomóc, trzeba przytrzymać konia, trzeba to, trzeba tamto. Słuchajcie, brawa dla nich wszystkich, gorące. A prowadziła pokaz dla Państwa Agata Kowal. Dziękuję bardzo i życzę dalszej wspaniałej zabawy. Wszystkiego najlepszego, miłego popołudnia niedzielnego. Wszystkiego dobrego. Krzysio, Hubert, odejdźcie, Maksio, na chwilę. Tam chłopaki sobie bezpiecznie zejdą. Dziękujemy Państwu za uwagę. A jakby co, my mamy jeszcze dzisiaj ze sobą kucę na oprowadzanki dla dzieci. Nie wiem, gdyby ktoś jeszcze chciał, to zapraszamy tam, gdzie my jesteśmy w ogóle, pod nasz obóz. Tam mamy kucyki i można się będzie na tych kucykach, dzieciaki mogą się przejechać. Ja już dziękuję Państwu za uwagę, jeszcze raz za zaproszenie. Oddaję mikrofon, żebym się jak zwykle za bardzo nie rozgadała. Dziękuję.